Hejczka, moje ptaszynki, w ten poniedziałek mam nadzieję, że dobrze u was wszystko i że macie ferie, bądź fajnie je spędziliście. Podzielcie się w komentarzach, jakie spędziliście ferie, bądź jakie macie plany. A ja życzę wszystkim miłego poniedziałku i zapraszam do 100 dzieci challenge. Mamy trojaczki, Budę, Jelenę i Tole. Uważam, że ubrałam je najpiękniej z wszystkich w ogóle naszych dzieci, jakie mieliśmy. A tu jest reszta. O Boże, czekajcie, co to za typ w ogóle? Jakiś Miłusz Maliniak. Dorosły i go nie znasz i on cię dotyka za policzek? Ale dziwna sprawa. W dodatku jest oszołomiony. No nie jest zbyt urodziwy. Ale Patryśka myśli chyba o wyjeździe z nim na wakacje. Niestety, Patryśka, my już dla ciebie kolejnego partnera mamy. I jest to Kenta, który jest wampirem i właśnie dzisiaj z nim mamy zrobić pewien tajemny projekt. Ale fajnie, że zagadałeś. Odnowimy na pewno kontakt z tobą. A więc mamy na ten moment piąteczkę dzieci i dzisiaj robimy takie coś, że odizolowujemy Patryśkę razem z trojaczkami i z właśnie Kentą. Zaraz go zaproszę. Do nas. Odgrodziłam tutaj takie miejsce na zewnątrz i zrobiłam tu specjalne drzwi, ale cały mój plan polega na tym, że ta część domu, czyli łazienka, salon, kuchnia, będzie do dyspozycji naszych bliźniaków, nastolatków. Niech sobie żyją i korzystają. A tutaj zamienimy wejście na kraty i tutaj nie będzie mógł wyjść ani wejść nikt. Nikt dosłownie, nawet Patryśka, będą tu zamknięci. Tylko muszę przynieść łóżka, nie? Żeby bliźnięta miały gdzie spać. To tak na razie, właśnie na czas tego eksperymentu i sprawdzenia, czy on się w ogóle sprawdzi, to damy ich łóżko tutaj w salonie. Są wszyscy, możemy zaczynać powoli nasz eksperyment. Sypialnia Patryśki musi się zamienić w takie jakby studium do nauki dla tych małych trojaczek, czyli potrzebujemy dużo zabawek edukacyjnych. Nie wygląda to zbyt chludnie, ale powinno się raczej sprawdzić. No i dobra, pierwsze co zrobimy to barabara, żeby Patryśka była od razu w ciąży. Więc Patryśkę wysłałam, żeby zrobiła barabara z tym wampirem w łazience. A każdej dziewczynce kazałam dać tableta, bo on się zamienił w... A ja mam nadzieję, że ona mnie zwieje jako nietoperz, nie? On nie chce robić barabara z nią, ale jazda! O nie, naprawdę? To musimy go jakoś poderwać, oczarować. Ja widzę, że on jest mądrzejszy niż się może wydawać. Myślicie, że się przeraził ilością łóżek dla małych dzieci w tym pomieszczeniu? Udało nam się. Jestem dumna z ciebie, Patryśka. Ty jednak wiesz, co robisz. O, jaki chętny teraz. Słuchajcie, udało się. Jestem zadowolona z tego. Mam nadzieję, że będą z tego dzieci. Zrobimy sobie od razu test. Co wy na to, żeby wiedzieć, na czym stoimy? Zrób sobie test ciążowy, Patryśka. O, on poszedł się... Aka, okej. Okay. On się poszedł od razu wykąpać? Płetwach i zrobił sobie maseczkę? Ej, tylko typie, nie uciekaj nam stąd. On jest naprawdę bardzo dziwny, robi bardzo dziwne rzeczy. Uuu, ja zadwoję, Patryśka jest w ciąży. Ej, czy wy wiedzieliście, że wampiry mogą się teleportować z dziećmi na rękach? Bo ja nie miałam pojęcia o tym. I właśnie tutaj powiedziałam dziewczynkom, żeby poprosiły o pomoc przy nauce klockami i Tola będzie się uczyła z tym Kentą wampirem. Jestem ciekawa, czy ją dobrze nauczy. O Boże, zostawiłam ich na chwilę samych, nie? Bo się zajmowałam Patryśką trójeczkami i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja nie wierzę w to, naprawdę. Czy wy nie potraficie o siebie zadbać? Tutaj w ogóle jakiś tort popsuty, nic nie sprzątnięte, ty głodny. Zostawiała wam coś matka w lodówce, pusta lodówka. No to jest najwyższy czas, żeby nauczyć się gotować. Ej, zostali na jeden dzień sami i popsuli już zmywarkę. Nie wierzę w to po prostu. Jak można być takim geniuszem? Zmywara popsuta. Ale przynajmniej zrobili kolację. Dobra, wspólnie sobie jedzą w fajnej atmosferze. Ja kazałam Patryśce zagadać do dziewczynek, żeby po prostu uczyły się przy okazji konwersacji. Bracia przychodzą z pomocą. Wszystkie małe dziewczynki są bardzo zmęczone. I zaczynają płakać, nie chcą się uczyć i w ogóle, więc całą rodzinę wezwałam, żeby poczytali im do snu. Boże, nie zacinajcie się tutaj, chodźcie. Jesteśmy prawie w domu. Mam nadzieję, że się uda to zrobić takie, wiecie, rodzinne czytanie. O matko, nadzieja.
Co się dzieje? Atakują cię nasze pszczoły. Jak słodko! Zobaczcie, jak słodko! Teraz będzie wielkie czytanie rodzinne. Ej, nie, no naprawdę. Z tym wyjątkiem, że ty bardzo dziwnie śpisz. Bardzo dziwnie leżysz. Twoje siostry też dziwnie leżą. Ej, aha, to chyba dlatego, że ja pomniejszyłam oraz tę łóżeczkę i dlatego one tak dziwnie leżą. Dobra, uznajmy, że to jest zdrowe dla kręgosłupa, kochani. No i podsumujmy sobie pierwszy dzień. Zaczęliśmy około 11:00 i zobaczmy, czego się nauczyły pierwszego dnia. Jelena, słuchajcie, no myślenie ma na czwórce, a resztę tak o... Nie powiedziałabym, że to jest sukces, ale lecimy dalej. Tola, Boże, tu jest jeszcze gorzej, bo ona ma w sumie wszystko na jeden z wyjątkiem poruszania się. No i Buda. I tutaj też nie jest najlepiej. Słuchajcie, to no kurde, powiem tak, nie za bardzo się to udało. Nie wiem, czy te dzieci się więcej nie uczyły, jak były po prostu puszczone do wszystkich. I jeżeli nie uda mi się jutro doprowadzić do tego, żeby miały wszystko na full i żeby je dorosnąć, to wtedy uznam to za porażkę. Patryśka wstała o 3 w nocy, żeby już zrobić śniadanie i zrobimy kilka posiłków, czyli śniadanie, obiad, kolację, zanim wszyscy wstaną, bo zaczynamy od kiedy dziewczyny się wyśpią, a to pewnie będzie za jakieś 3 simowe godziny, więc akurat. No i Patryśka poza tym jest bardzo smutna, ma taką wewnętrzną dramę, bo stwierdziła dzisiaj rano, jak wstała, że ona wcale nie chce być w ciąży i że ta ciąża nie jest jej na rękę. Weź, żyj z tymi dziećmi. Ten przeżywa jakieś melodramaty miłosne, płacze przy śniadaniu, że nigdy go nie kocha. Te sobie usiadły tuż pod kuchenką i Patryśka nie może za bardzo gotować. A ten się obraził na cały świat i w ogóle usiadł najdalej, jak się tylko da. Grzegorzyca do nas przyszła i zostawia jakąś miksturę u nas w grillu i chyba Patryśka właśnie zaczyna rodzić przy okazji. Boże, ciąża, poród, już pora! O nie! A my nie zdążyliśmy ogarnąć tych trojaczek! Tak, naprawdę. Po co ja go popytam? Właśnie biedna krzyczy. Wiecie co, ja już mam tego dosyć. Ja mam dosyć tego, że Simowi ojcowie uciekają od odpowiedzialności. Idziemy właśnie po tego wampira. Zaprosiłam go, żeby do nas przyszedł. A ty weź wszystko posprzedawaj, bo teraz potrzebujemy dużo pieniędzy, mam tylko 700 simoleonów. On ma być przy porodzie i ma wziąć odpowiedzialność za to dziecko. Ja nie wiem jeszcze jak, ale coś wymyślę, żeby on się tym dzieckiem opiekował. No dzień dobry, witam pana. Bardzo dobrze się składa, że jesteś, bo właśnie rodzimy. Zapraszamy do środka na poród domowy. Siema, właśnie rodzę. Fajnie, że jesteś. Nie miałeś okazji poznać się ze swoim dzieckiem, więc poznać się jeszcze w fazie, powiedzmy, brzusznej. Ty wyglądasz, jakby sobie nie zdawał sprawy z tego, co się dzieje, albo jakby nie chciał sobie zdawać z tego sprawy. Dobra, Patryśka, już olejmy go, bo on w ogóle co chwilę ucieka i wychodzi na dwór, zaraz nam się zjara, on jest wampirem, nie wiem, czy on o tym zapomina, czy nie. Urodź po prostu to dziecko. Mam nadzieję, że to będą bliźnięte, żebyśmy mieli wszystkie sloty w rodzinie zajęte. O, Patryśka rodzi, bardzo się cieszę. Dobra, dobrze, że koleś jest w ogóle przy tym porodzie, powiedzmy, że jest trochę chociaż odpowiedzialny w tej sytuacji. Nie, już sobie idzie, nie, po prostu nienawidzę go, nienawidzę tego typa, ale ja i tak zrobię wszystko, żebyś był odpowiedzialny, bo ona właśnie rodzi i chce iść w ogóle poglądać sobie z nim telewizję. Aha, czyli ty rodzisz, on ci zaproponował, żebyście poglądali TV-ka. I on w ogóle gdzieś poszedł. O, gratulacje, to chłopiec, jak mam mieć na imię? No, nie wiem, jak mam mieć na imię, ale zaraz moi kochani widzowie mi powiedzą, ponieważ u mnie na kanale na ostatnim 100 Dzieci Challenge, które było tydzień temu w poniedziałek, poprosiłam was też o imiona, ale od razu wyskoczył mi komentarz Dominikast. Dzięki bardzo, zakochana, za komentarz i imię dla chłopca Seba. Ja uważam, że Seba to jest idealne imię dla chłopca, dzięki. O nie, zapomniałam... Który to jest dziecko, żeby dać mu numerację? O nie! Ej, dobra, strzelę, nie? Nie wiem, czy to jest 34 dziecko. Strzelę i najwyżej potem mu zmienimy nazwisko. Ty! Dobrze strzeliłam! 34! Tylko powinnam dać mu to w imieniu, a nie w nazwisku. Seba się urodził. O, Seba! Ale jesteś fajny! Chłopiec, no to dobrze. O, od razu głodny jest. Jestem ciekawa, czy będzie wampirem. Pokazuj Kenta, niech zobaczy swojego syna Sebastiana. Chodź tutaj, nie wiem, gdzie on polazł w ogóle. Mam dość tego typa. Ja go nie widzę, żeby był u nas w domu. O Boże, co się dzieje? To jest on? Majeranka,
Moje ranka na Golasa sobie tutaj chodzi o mnie, masakra. Nadzieję na nią patrzę z takim politowaniem, że o Boże. Ty, ej, co się stało? Ja sobie gram, nie? Tam staram się uczyć, bo jeszcze dużo do nauki mają ty i one nagle dorosły? Co się tutaj odwaliło w ogóle? I Jelena nagle sobie dorosła? I będzie niechlujna w dodatku? Serio? Tola tak samo? Ej, o co tutaj chodzi? Ej, nie wiem co się stało. Ej, jestem totalnie skołowana. Wy ty? Wzięłam je na rozmowę. Przeszukałam wszystkie pliki gry. Powiadomienia. Obliczyłam jak to powinno być i one nie powinny jeszcze dorosnąć. W kalendarzu też nie było, że mają te urodziny, więc to jest jakiś błąd gry, który wyskoczył i ja teraz nie wiem co mam zrobić, bo ja słuchajcie zapisywałam jakąś godzinę temu i wtedy straciłabym całą godzinę gry, więc napiszcie w komentarzach, co sądzicie, żebym zrobiła, bo ja mam pomysł taki, że po prostu, okej, teraz dorosły niezgodnie z zasadami 100 dzieci challenge za wcześnie, o 2 dni za wcześnie, więc proponuję zrobić tak, że jak one dostaną 6 w szkole, to 2 dni dłużej i tak będę musiała je trzymać w rodzinie. To jest Tola, to jest Jelena i to jest Buda. I to są dziewczyny, które wyglądają tak. I teraz chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która się zadziała. Pierwszy raz w 110 Challenge jest taka głupia sytuacja, jakieś nieporozumienie, że nagle dzieci z dupy mi dorastają same, bez żadnego powiadomienia wcześniejszego, że niedługo mają urodziny, albo czegoś takiego. Także pozdro 600 i nawet jak zdobędziecie 6, zostaniecie i tak 2 dni dłużej u nas w domu. To będzie naprawdę ciężkie. Ej, naprawdę, życie ze mną dzisiaj gra w pokera. Po prostu ten poniedziałek jest jakiś nienormalny. Najpierw sobie wyszłam, słuchajcie, na zewnątrz, na słoneczko, bo akurat było słońce, nie? Wzięłam, szybko się ubrałam, wysuszyłam sobie włosy, wzięłam psa, kota i idziemy na dwór. I ja wychodzę, a tam zaczyna padać. Zrobiło się ciemno, brzydko, zimno. Posiedziałam 10 minut i do domu, Gida, nie? No mówię, nie będę marzła. Weszłam do domu, słońce wyszło, zaczęło świecić cieplutko i w ogóle mówię, no super, nie? Nagle wyskakuje jakiś dziwny błąd gry. Dzieją się przeróżne dziwne rzeczy. O co chodzi z dzisiejszym poniedziałkiem? Ale nie ma tego złego, co by... Dobre, nie wyszłam, bo wpadłam na taki genialny pomysł, moi kochani. A mianowicie zrobię specjalny pokój. Zrobię specjalny pokój, który będzie tutaj. I w tym pokoju będzie mieszkał obecny tatuś naszych dzieci. Będzie to tatusiowy pokój. Ten pokój będziemy wynajmować ojcom naszych dzieci. Za każdym razem, jak Patryśka będzie w ciąży z jakimś tatusiem, to będziemy proponować mu, żeby po prostu wynajął sobie ten pokój i żeby sobie tutaj żył, uczestniczył w życiu swojego dziecka. Tak się składa, że ja mam dodatek uniwersytet, polecam w ogóle, bo jest świetny i w nim można wynajmować pokoje. Jeżeli jeszcze go nie macie, to sobie koniecznie kupcie do swojej kolekcji, ja polecam w ogóle kupić na Instant Gaming, bo tam są super promki. Zresztą zobaczcie sobie sami, jaka jest duża promka na to rozszerzenie. I wiecie, my zapewnimy mu tutaj godne warunki, nawet będzie wyrozumiale, bo będzie miał normalnie tutaj podwójne łóżko. Daliśmy mu ładną szafkę, damy mu super epickie biurko, żeby sobie mógł tutaj coś porobić, żeby mu się wiadomo nie nudziło. Ale przede wszystkim zrobimy tutaj miejsce, żeby mógł na przykład, nie wiem, czytać książki dzieciom, nie? Czy coś takiego, żeby on się też tymi dziećmi zajmował, bo to o to chodzi, nie? Że sobie tutaj na wakacje przyjeżdża, mości pan, tylko po prostu zająć się swoimi bąbelkami. No i ja zrobię takie wejście specjalnie, tutaj zrobimy takie małe przemeblowanie, z tej strony i to będzie wejście takie otwarte, mam nadzieję, że będzie go budził płacz dziecka i będzie się do tego pokoju wchodziło poprzez pokój Patryśki, a potem pokój dla małych dzieci, więc koleś, no chcąc nie będzie miał wyboru,
będzie musiał przejść obojętnie, bądź zająć się swoim dzieckiem, przechodząc przez ten pokój właśnie. Nawet ładnie mi ten pokój wyszedł, tylko trzeba tutaj odkurzyć, chodź Patryśka. I zaraz zawołamy go, tylko wiecie co, mi się wydaje, że on nie będzie chciał u nas mieszkać, bo on ma żonę. Poproś, aby został współlokatorem. Ja myślę, że ten koleś jest bardzo inteligentny i on już nie chciał się opakować w taką rodzinę dużą, dzieci i tak dalej, ale no dobra. Nie wiem, zobaczymy, czy okaże się człowiekiem, a nie wampirem. No gdzie on znowu poleciał? Kurde, wlazł do domu, to przy dzieciach mamy... Aha, wszyscy w domu. Dlaczego on nagle zaczął mocno panikować i tak jakby jakieś dziecko się urodziło? No nie, twój syn się już urodził, on ma jakiś spóźniony zapłon. Wprowadź się do nas, zaopiekuj się swoim synem. Wybacz, ale moi domownicy potrzebują mnie tam, gdzie obecnie mieszkam. Nie mogę się teraz przeprowadzić. To się okaże. Zobaczymy, czy teraz się zgodzi. Jeżeli się zgodzi, to powiem, jak to zrobiłam, a jak się nie zgodzi, to wam nie powiem, bo nie wiem, czy to będzie miało miejsce. Zgodził się. Tak, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Dobra, ja już wam mówię, o co chodzi. Trochę użyłam tutaj kodzików, nie? Tak tylko trochę. Dobra, łóżko ma przedzielone, to jest twój pokój, tak oficjalnie. Jak ja to zrobiłam? Słuchajcie, z modemem Sequence Center to zrobiłam. I po prostu weszłam sobie w modzika, nie? A weszłam sobie w polecenie i po prostu wzięłam go, przeprowadziłam do innej rodziny. Można to zrobić w panelu zarządzania światami normalnie. Po prostu szukacie, gdzie typ mieszka, wyprowadzacie go z domu i na jakąś inną losową parcelę albo po prostu nigdzie, po prostu go wyprowadzacie. I w grze go pytacie, czy wtedy po raz drugi, czy chce zamieszkać i on tak jakby już nie ma tego domu swojego i więc się zgodził. No i dobra, i dobrze, i teraz to jest jego łóżko, to jest jego pokój, tylko musimy mu odkurzyć, chodź Patryśka z odkurzaczem. O, efekty widać natychmiast, nagle nam zaczął, słuchajcie, pielić grządki, jak się tutaj wprowadził, no i bardzo dobrze, niech się przyłoży do naszego tak jakby życia. No koleś uciekł, nie, on już gdzieś sobie poszedł, ale spoko, przynajmniej wynajmuje u nas. O, czekajcie, tutaj jest, co on do łazienki bił naszej córce? A nie, tutaj się... O, przytula Patryśkę nagle, o jaki cud... O Jezu! Dobra, chodź zobaczyć swojego syna. Nie wiem, czemu nie mogę mu pokazać Sebastiana. Zawsze, patrzcie, klikam pokaż, nie? On ucieka w tym momencie. Jak ja chcę mu pokazać dziecko, to on w ogóle gdzieś ucieka. Dobra, zobaczymy teraz. I znowu on ucieka. Tak, znowu uciekł. On nie chce po prostu swojego syna zobaczyć. Jakie to smutne. Nie jest to ojciec idealny, ale my nad nim popracujemy. Czuję, że życie gra ze mną w pokera. Tak się starałam je nauczyć fajnych rzeczy i one same z siebie dorosły. To mnie bardzo zdenerwowało, ale w sumie Simsy już mnie niczym nie zaskoczą. Czeka mnie też dosyć poważny, remont domu. Z racji tego, że ten dom jest naprawdę tragiczny, nie? On jest, kurde, jak labirynt. Naprawdę, tak się nam rozbudował poprzez nasze pokolenia. Ale nie chcę jeszcze zmieniać miejsca zamieszkania, bo Patryśka niedługo się zestarzeje i naprawdę nie zostało wiele do zestarzenia się. 6 dni grupy wiekowej. Coś wymyślę. No i tak, najlepsze jest to, że typ teraz wynajmuje u nas i zaprosił sobie żonę, dziewczynę współlokatora. Idę zrobić awanturę. Chodź tu, Patryśka, trzeba zrobić awanturę. Tego nie będziemy tolerować, tu żyją dzieci. O, ona mu chyba z nim zrywa. Są serduszka przekreślone. Haha, my go tutaj urządzimy. Pamiętajcie o subku, żeby zobaczyć, co się wydarzy w następnym filmie i łapce w górę, jeżeli wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, jak ferie i co myślicie o tym dziwnym zjawisku, że dziewczyny same z siebie dorosły i co myślicie o pomyśle, żeby ojców 100 dzieci challenge siłą przytrzymywać u nas w domu, dopóki dzieci nie dorosną, żeby też poczuli odpowiedzialność z tej strony. Pia, hejka, żegnam się z wami, pa!